Witam Was w kolejnym odcinku newsów i dziękuję bardzo za aktywność pod ostatnim filmem, a w newsach dzisiaj. Kompromitacja Tottenhamu w kwalifikacjach do Ligi Conference. Martin Odegaard w Arsenalu Londyn. Karim Benzema przedłuża kontrakt z Realem Madryt. Wisła Płock gromi Zagłębie Lubin. Wczoraj Tottenham przegrał swój mecz w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Conference. Zespół, który ograł Tottenham, to portugalskie AFC Paco de Ferreira. Co prawda Tottenham nie miał w składzie swoich podstawowych piłkarzy, to porażka jest dużą niespodzianką. Bramkę dla zespołu gospodarzy strzelił Lucas Silva w 45. minucie meczu. O tym wiedział już każdy, ale teraz stało się to faktem. Martin Odegaard piłkarzem Arsenalu. Do tej pory Norweg był tylko wypożyczony do klubu z Londynu, ale teraz 22-latek podpisał kontrakt z londyńskim klubem, który będzie go obowiązywał do czerwca 2026 roku i będzie w nim grał z numerem 8 na koszulce. Real Madryt na Norwegu zarobi niecałe 40 milionów euro. Karim Benzema przedłuża kontrakt z Realem Madryt. Nowa umowa ma obowiązywać Francuza do 30 czerwca 2023 roku. Benzema jest w klubie z Madrytu od 2009 roku, w którym zagrał 560 meczy i strzelił 281 goli. Sam Francuz podziękował na Twitterze. Historia toczy się dla mnie w największym klubie na świecie. Cóż za zaszczyt być tutaj. Dziękuję za zaufanie, jakie mnie obdarzono przez tyle lat. Wisła Płock rozgromiła dzisiaj u siebie Zagłębie Lubin. Bramki dla gospodarzy strzelili Łukasz Sekulski w 5 i 59 minucie meczu, Rafał Wolski w 21 minucie i w 63 bramkę do własnej siatki wpakował Ian Soler. Cały mecz był rozgrywany w bardzo ulewnych warunkach. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszych newsów. To tyle na dzisiaj. Dzięki za aktywność pod moim pierwszym filmem. Liczę na Wasze łapki oraz komentarze. Do następnego. Cześć.